Siemano, tutaj Dziar. W dzisiejszym vlogu będzie mowa o pieniążkach. Tak, tak, dokładnie, o pieniądzach. Każdy je lubi, każdy chciałby je mieć. Ja też chciałbym je mieć, więc jadę sprzedać złom. Ale nie tylko będzie mowa tutaj o pieniądzach współczesnych. Mam nadzieję, że kolega nie zapomni i przyniesie niespodziankę w formie... Dowiecie się już zaraz. Jestem po złomowisku. Przede mną jeszcze godzina drogi. 25 euro za 100 kilo złomu. Po 25 centów. To bogacie. Nie wiem, po ile chodzi złom w Polsce, chyba po 60 groszy. Za 100 kilo byłoby 6 dych. No dobrze jest w Holandii, dobrze, tu się żyje. To może człowiek ze złomu żyć. Nazbierać 400 kilo dziennie i masz stówkę w kieszeni. To nie ma źle. 100 euro bez podatku. Zamknijmy zatem temat współczesnych pieniędzy i skupmy się na czymś konkretnym. Chciałbym przedstawić wam człowieka, dla którego paliwem jest pełna bateria w wykrywaczu i niesamowita chęć poszukiwań. Człowieka, do którego to szczęście szeroko się uśmiechnęło. Piotr Kwiatkowski, to o nim mowa. Znalazł jakiś czas temu złotą monetę. Los chciał, że udało mi się z nim spotkać i przeprowadzić coś w formie wywiadu. Zapraszam. I co to jest za model? Jest to jeden złoty jeździec, no. Golden Rider do Utrecht, 1617. Nic to, była na głębokości około 15 cm, ładny, czysty sygnał. Ja ci dam potem tego. Oczywiście, jako standardowo takie monety, jak słyszę, to wpadają, jak człowiek schodzi z pola, no bo tak było. No, schodziłem akurat z pola do żony, bo żona tam na drogę wychodziła i... Najtańsza nie mówi, doskonała na ciepło. Coś mam, coś mi brykło, coś mi ładnie pykło. Prosta linia, bo tym się sugeruje przede wszystkim grafiką przy takich sygnałach. Sygnał był klarowny, czyściutki. Wręcz... No... No nie da się ukryć, że sygnał był marzenie, nie? Musi pan kończyć, bo mikrofon się kończy. Na tym polu to było, tak? Na tym polu gdzieś, no. No dobra, to będzie tajemnicą. A co pan z nią zrobi, proszę pana? Tak, moneta już prawie, że zgłoszona jest, nie? Prawie, że zgłoszona. Prawie, że zgłoszona. Nie, no prawie zgłoszona, będzie na pewno zgłoszona, tylko są jakieś tam problemy. No, są... Są jakieś problemy tam u nich, panie, bo nie idzie je zarejestrować. Aha. Ale będzie zarejestrowana. Koniec mikrofonu, koniec wywiadu. Dobra. I oczywiście pierwokupu jest Holandia, nie? No, no, ale... Muzeum raczej to z tego, co tu rozmawiałem, bo jest archeolog w OS. Mhm. Dyżuruje w muzeum, nie? Też do panu należy, tylko że on nie może rejestrować znajdek, nie? No i on mi mówił, że najprawdopodobniej trafi do Utrechtu, do muzeum. Najprawdopodobniej. A powiedzmy, załóżmy, jakbyś ty już to tam sprzedawał, to dzielisz się zyskiem z właścicielem gruntu? Ja już jestem po rozmowie z właścicielem. Właściciel powiedział, że z miłą chęcią chciałby mieć spokój przede wszystkim. Okay. Czyli, że tam mu się tutaj ludzie nie walali non stop po ten, a co z monetką zrobię, to jest moja sprawa, a on... że lubi wypić, to... Przyjechaliśmy na 4 samochody dzisiaj. Masz za to nie, dziękuję. Nie wiem. Nie, jakbyś piwo miał, to tam. Ja wezmę. No nie, dziękuję. Cukierki. Nie mów, prawda, też żadne. No i tyle, no. Dziękuję ci, Piotrze, za... Proszę bardzo. Krótki, ale treściwy opis tego placka. No kotlet. Gratuluję ci jeszcze raz. Idziemy kopać, nie? Idziemy polić to. Pierwszy moniak, wicieruch, jakiś taki do wyczyszczenia w domu, może coś będzie wychodziło. Zębatka od zegara, przeorana, muszę się chować przed wiatrem. No wyszedł sobie jakiś guziczek z koroną. I jeszcze coś tam jest.
To są psy jakieś czy coś? Pojawiło się coś w bryłce. Odstałem guzik. Gładziutki. Zaczyna chyba palać grat. Wieje bardzo mocno. Muszę się odwracać plecami. Więc temu to tak wszystko wygląda. Wyszła ładna, w miarę ładna moneta, 2 centy. Cyk. Coś się tam pojawia, chłopaki też mają jakieś moniaczki. I u mnie też coś w stylu 1 centa. Tak jest, co to jest. Coś to jest. Fenol chyba. Korona wychodzi bardzo późniutko. Jakiś moniaczek. To jest zarośnięty. No nic, będę je w domu czyścił. Mam tu jakieś oznaczenie. Czy medal, czy coś. Tu są. Data to jest od 1935 do 1936. Jest herb Holandii, a z drugiej strony nie ma nic, bo to jest wytłoczone. Nie wiem, Google. Jest moniak. Się odwracam od wiatru. 1 cent. Fragment dzwonka od roweru. Bez sygnatury, szkoda. Ale. Dwie dziurki. Tutaj odkładałem wykrywać piknął. To jest raczej guzik. Cyk. A z drugiej dziureczki wyszedł sobie pulmosik. Dziękuję. 1 centówka. Rocznik niezbyt widoczny. Spadam, bo już wszyscy idą. Koniec wykopek. Byczek wrażony ma. Ale nie, to jest kawałek blachy. Zamiętaj chyba jak ładny. Zgrabił. Czy byczek wrażony? Tak nie wygląda. Salary, srebrny guzik, o. Ale grzebik jest debesia. Grzebik jest? Cholera wie, bo grube jest strasznie. Monetka. Nie, monetek mało. Ten guzik jest ładny. Monetka. Brytyjski? Nie. Nie wiem. Tu jeden, jest nie. Drugi. Trzeci. O, i jeszcze monetka. To się nie. Ale ładny jest. No. Pysawy gdzieś. Ładnie zdobiony, nie? Mhm. Elegancki jest guziczek. Patrz. No. Z marynarki. Marks and Spencer. No. Z marynarki. Tych nawet nie czyściłem. A, ale patrz, jaki ładnie zachowany sztadzik Utrecht. Zobacz, jaki gruby. Bardzo ładny, no. Bardzo ładny. Zobacz, jaki grubasek się trafił znowu. Sztat Utrecht. Mamo. No. Gruby. Postać jest. 1691. Ale fałszywka widać. Do tego na pastek. Pana od kamery odpięło. Co tu zrobisz? Grzebień dostałem. Co z tym będę czesał? A ja dostałem takie tuż. Od stadia. Co to jest? To jest ta biżuteria? Co gadałeś? Nie. Foremka do ciasta. Właśnie nie wiem, co to jest takiego. Nabijka jakaś z wozu albo z czegoś, z libijką. No, bardziej że chyba tak, nie? To libia musi być chyba. No ja zrobiłem po prostu błąd i mam stare jakieś znajdki tego typu w taszce i wszystko mi się poplątało. Ale to jest na pewno z dzisiaj.
A ten guzik to co u mnie robi? Gwiazda wie. Nie wiem co robi. Ty z nim. Czyli to był guzik? Ale to, jest to twój był guzik. No mój był, no. Kuźwa, ty oglądałem. I Grzegorz. Ja nie mam wszystkich, ja pomieszałem oczywiście. Pięknie. Tu jest cent, on wyszedł przed chwilą. Nie wiem, gdzie byś odwiózł. Patrzę, ja nie znalazłem. Coś tam. To do następnego wy. Tu już się tak zastanawiałem, co to za dziadostwo, ale to jest blacha. To jest tarcza rzymska. Tak, to mini. Masz łód. Rok 1000... Proszę cię, salwę. Rok 1700... 1617.